Papież przyjął prezydenta Urugwaju Tabaré Ramona Vasquesa. W czasie serdecznych rozmów, czytamy w komunikacie watykańskim, wspomniano dobre relacje między Stolicą Apostolską a Urugwajem oraz wspólne zainteresowanie tematami integralnego rozwoju człowieka, przestrzegania praw człowieka i pokoju. Wspomniano o roli i wkładzie Kościoła katolickiego w życie tego kraju, szczególnie na polu promocji ludzkiej oraz w formacji i opieki nad ubogimi. Poruszono także kwestie sytuacji politycznej w całym regionie z odniesieniem do rozwoju instytucji demokratycznych oraz problematyki społecznej i humanitarnej kontynentu.